Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis. Zapraszam was bardzo serdecznie na grę Jailbreak Rush, czyli gierka, która jest o uciekaniu z więzienia. Będziemy uciekać, przynajmniej będziemy starali się uciec z więzienia. No i widzę też, że gra jest po polsku. Mógłbym sobie nawet zrobić, co bym chciał. I są nawet tak jakby serwisy, jeśli chciałbym sobie gdzieś tam się przenieść. A game. Jakieś w ogóle inne państwa są totalnie spoko. No to zagrajmy po polsku, skoro jest po polsku, skoro jest taka opcja. Link do gry standardowo w opisie, a my zaczynamy. Człowieku, jestem niewinny, ale ktoś mnie wrabia. Jeśli czegoś nie zrobię, zgniję tutaj. Za 2 tygodnie przenoszą mnie do więzienia o zaostrzonym rygorze. Muszę działać szybko. Więc działajmy szybko. Na szczęście mam już plan. Kliknij i przytrzymaj. Okej, czyli kiedy przychodzi strażnik, mam puścić. Trzymaj się plan, żeby wyrwać się z tej nory. Okej, w takim razie spróbujmy naszym bohaterem wydostać się z więzienia i mam nadzieję, że wyjdzie to wszystko dosyć fajnie. Plan, mapa, czyli musimy zdobyć chyba mapę, potem zdobyć młotek, potem wiertło, wiercenie, więcej wiercenia. Niech będzie w takim razie, pozostało dni 14, czyli mamy 2 tygodnie na to, żeby zwiać. O, okej, rozumiem. Czyli musimy, kiedy przychodzi strażnik, musimy schować. Okej, i mogę też w momencie, kiedy tego. O, i czym większe to jest, czym szybciej rysujemy. Dobra, spoko. Przychodzi sobie strażnik i nam się to naładowuje. I czym dłużej to robimy, tym szybciej to wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć. Okej. Tu widzę jakiś perfekt. Perfekt, coś tam nie jestem w stanie ogarnąć, spoko, zaraz to skończymy. Koniec dnia już. Dziękuję serdecznie. Mapa została wykonana. Okej, dziwnie troszeczkę. Bardzo dziwnie wygląda, ale nie będę w to wnikał. Mapa skreślona. Młotek. Potrzebuję jakiegoś słabego kolegi. Będziemy kraftować młotek, niech będzie. O. Spoko, ja sobie tu patrzę na cienie, bo tu widzę, że się pojawiają bardzo ładnie. Ale kraftujemy! Może się nawet uda z cały młotek skraftować, co nim przyjdzie strażnik, jednak nie. A co ty sobie myślałeś, cwaniaku, że co? Że co, wszystko skraftuję za pierwszym. O! Okej, przychodzą też więźniowie. Dobrze wiedzieć. Czasem warto zwrócić uwagę na to. Młotek wykonany. Co? Co mam pokazywać, że nie umiem, jak w takie gry to po prostu grało się ile razy tylko się dało. Obecne zadanie wiertło. A, bo młotkiem musimy. Mógłbym też tak pewnie robić. Nie, tak mi nic nie doda. Niestety. Cześć. Coraz szybciej chodzi w ogóle. To mnie zastanawia. Dobra, lecimy dalej z budową. O! Przyłapano cię. Jeszcze raz. O, wiertło, mogę wrócić do tego momentu. Dobra, spoko. Czyli muszę tylko w momencie, kiedy już wychodzi, dobra. Kiedy tylko wychodzi, to od razu muszę tak jakby przestawać. Spoko idzie. Tu widać to jakby po bocznej teksturze, to jest bardzo, bardzo taki mały kawałek. I w momencie, kiedy on wchodzi, to od razu widać, że ktoś idzie. Wraca? Nie, to nasz współwięzień. Powiedzmy, spoko, mamy czas na spokojnie. Idzie strażnik. A, wiedziałem, że idziesz, cwaniaku. Nie ma to jak wykorzystywać błędy gry. A, to nasz współwięzień, okej. To możemy na spokojnie działać. Gdzie strażnik? A, wiedziałem, kurde. Już mam sposób na niego, już wiem jak. Dobrze, bardzo łatwo, lecimy. Wraca. Nie, to inny współwięzień. Cześć. Dobra, robimy, teraz przyjdzie strażnik. Tak, przyszedł strażnik. Na spokojnie, dobra, lecisz. Mamy pół dnia, wykonane już ponad pół roboty, więc musimy patrzeć, kto idzie. Dobra, strażnik. Że my tu nic nie robimy, panie strażniku, na spokojnie. Nie trzeba tu nas kontrolować aż tak często. Spoko, spoko. Okej, spanikowałem przez moment, dobra, niech będzie. Zanim on wyjdzie, powinniśmy skończyć, więc spoko. Jest! Bardzo ładnie zrobione. Zadanie wykonane. Lecimy sobie z wierceniem. Zostało 10 dni. O, dobra, wiercimy tu w ścianie. Dobra, niech będzie. Lecimy sobie bardzo ładnie. Cześć.
Ja tu nic nie robię, nie skupiaj się na mnie, naprawdę, nie skupiaj się, bo ja to sobie na spokojnie, dobra, możemy sobie polecieć. O, teraz sobie nadrobimy wszystkiego. Cześć? Wszystko spokojnie, my tu nic nie robimy. Dobra, to nasz współwięzień. Muszę uważać strasznie, teraz przyjdzie strażnik na bank. Właśnie, on zawsze przychodzi po. Czasami przychodzi od razu, a czasami przychodzi współ... O! Holy shit, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że przyjdzie tak szybko. No dobra. No to wiercimy na spokojnie. Przychodzi, mamy dużo dni, możemy uciec. Naprawdę. Dobrze, skupienie, Krystian, 150%. Tyle co jeszcze nigdy. Dobra, przyszedł jakiś współwięzień. Na szczęście nie przychodzi współwięzień od razu ze strażnikiem. Dobra, ktoś idzie? Przychodzi strażnik. Ja myślałem, że on Donata w ogóle trzyma. A on nie trzyma Donata, okej. Rozbudowujemy się, dobrze. Lecimy sobie. Kopiemy. Tu już strażnik leci, pięknie. Powinniśmy dać radę z tym wszystkim. Dobra, lecimy dalej. Teraz współwięzień? Nie, strażnik, kurde, dwa razy pod rząd, cwaniak. Myślał, że się nie zwrócę uwagi i przestanę kopać, dobra. To tylko ty, to nie ma problemu. Teraz strażnik przyleci zapewne. Dalej współwięzień? O, to się nie zdarzało, że dwa razy pod rząd byli współwięźniowie. Dobra, teraz już idzie strażnik. Wiedziałem. Po prostu musiał w końcu przyjść. Musiał zweryfikować to, czy w ogóle cokolwiek robimy. Dobra, to znowu nasz. Bardzo ładnie. Mamy już sporo roboty zrobione, a już ponad pół dnia. Znaczy prawie pół dnia. Dobra, spadasz stąd, bardzo ładnie. Ja mogę sobie tutaj kopać. Dobrze, to nasz. Nabijamy sobie tutaj punkciki. Przebijamy się przez ściankę, bardzo ładnie, strażniku. Świetna kontrola. Bardzo, patrz jaka kontrola jakości powinna się tu odbyć. Dobra, strażnik? Nie, ktoś zrezygnował. Strażnik. No już, lecisz stąd. Pięknie. Dobra, zrobiliśmy to. Pięknie. Zrobione. Bardzo, bardzo ładnie. Więcej wiercenia. I zastanawiam się, czy po tym dostaniemy drugą listę, tak jakby ucieczki, no bo nie sądzę, że to jest jedyna ściana do wyjścia. Jeśli na przykład jesteśmy, nie wiem, na piątym... Nie wiem, na piątym piętrze. 7 dni, okej, czyli jeśli coś sfailujemy, to tracimy dni. Niech będzie. Patrzeć tylko na cienie, jak się pojawiają i spoko, i kopiemy sobie cały czas, nie ma problemu. Żadnego po prostu. Współwięzień. Na spokojnie. Lecimy sobie. Tu już będzie strażnik, a kurde. Co ty se, Marian, myślałeś, że co, ja tutaj nie dam rady sobie spojrzeć, że to ty? Znowu strażnik, a nie, tym razem nie strażnik. Zatrzymał się jak strażnik, ale to nie był strażnik. Cześć. Ja tu nic nie robię. Dziękuję se. O nie. A, przyłapał mnie. 6 dni nam zostało. Moi drodzy, 6 dni, musimy to sobie dokopać. Dobra, niech on przyjdzie z weryfikacją. Od początku zaczynamy. Dobra, na spokojnie. Możemy wiercić więcej. Spoko, spoko, kiedy tylko widzę cień, powinienem chować. Dobra. Okej, okay. Jeszcze raz, to, a, współwięzień. Powinniśmy jak najbardziej zyskiwać te bonusy wszystkie. Strażnik? Strażnik. Musiał w końcu przyjść. O, i z tyłu nawet jest, teraz dopiero zwróćmy uwagę, więcej darmowych gier na gry.pl. Dobra, to nasz. Póki on tu stoi, to ja mogę wiercić i jestem tego pewien przynajmniej, że jest strażnik. Jeśli nie zdążę dzisiaj, to wykopię to jutro, ale żeby po prostu mnie nie przyłapał. Żeby mnie po prostu nie przyłapał. Wiesz, że moja postać jest bardzo, bardzo zmuszona do tego, żeby cokolwiek kopać. Okej. No, lecisz stąd. Pięknie. Nie możemy kopać. Dobra, znowu ktoś idzie? Nie, jednak nie. Znowu ktoś idzie? Idzie strażnik. Nie mógł się zdecydować po prostu, czy do nas przyjść, czy nie. Ale zdecydował się w końcu. Dobra, strażnik. A papa. O, ho, ho! Poszedłeś od razu, wróciłeś, usłyszałeś, że coś tutaj wiercę. Ty, cwaniaku. Ale cwaniakuje, widzieliście to? Dobra, możemy znowu trochę powiercić. Ale teraz przychodzi często. O kurde. Zaczyna się z tego robić niezłe show. A to współwięzień, spoko.
Dobrze. Nie wiem, czy się wyrobimy w tym dniu, co prawda. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o to, bo całkiem sporo tutaj przyłazi do nas ten nasz wspaniały strażnik, ale nie chciałbym, żebym mnie złapał, bo musiałbym znowu to powtarzać. Dobra. Współwięzień, bardzo fajnie. Będę mógł trochę podboostować to wszystko. Dobrze, strażnik. Jeśli się wyrobimy, to powiem wam, że na styk. Nie wyrobimy się raczej 6 dnia. Nie wiem, czy ja mam jeden dzień tak jakby na skończenie tego, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze lecimy. Dobra, jest nasz. Nie wiem, czy się wyrobię. Nie wyrobię się 6 dnia. Więcej wiercenia. Pozostało dni 5. Nie wiem, czy będziemy kontynuować. Naprawdę nie od początku lecimy. Od początku lecimy, czyli musimy w ciągu całego dnia wywiercić się. O! Dobra, nie spodziewałem się, że musimy aż tak lecieć. Dobra. A, chciałem, już puściłem. Mogłem wiercić. Teraz przyjdzie strażnik na bank. Dobra, jest. Jak tylko się odwraca, to powinienem od razu zacząć kopać. Dobra. Na spokojnie, spróbujmy. Mamy 4 dni. Może się uda... No kurde, no... Jak będziesz tak przychodził, to nie ukończę tego w tym odcinku. Dobra. Patrzeć, kto idzie trzeba. Dobra. Ja wiedziałem, że to ty zawrócisz. Po prostu wiedziałem, czułem to. No. Dobra, lecimy. A, przerwałem, bez sensu. Strażnik. Dobra, mamy połowę przed połową dnia, więc jest spoko. Powinno być całkiem nieźle. Dobra, to jest nasz. A, znowu przerwałem. Mogłem lecieć. Mogłem sunąć i to ostro, naprawdę. Dobra, mamy mniej więcej 3/4 przy połowie dnia, więc nie jest źle. Nie jest naprawdę źle. Powinniśmy sobie uciec już tego dnia. Okej. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. No nie! No nie! Kurde! Ja to nie mam farta. Naprawdę udało mi się tak ładnie już dorobić do tego wszystkiego. On mi, ten strażnik mi tak psuje wszystko. Dobra, jest. Muszę jak najwięcej zyskiwać na takim po prostu kopaniu szybkim, czyli muszę jak najwięcej bonusów łapać. No ile możesz tu przychodzić? Mój drogi. Dobra. Dobra, a znowu przerwałem bez sensu trochę. Strażnik, okej. Jak sobie już trochę dobustuję, to nie będę musiał tak ryzykować, nie robić tak na ryzykanta. Kurde, znowu ty przyszedłeś. Dobra, lecimy. A znowu ty. A miałbym już sporo do przodu. Teraz przyjdzie strażnik na bank. Dobra, jeszcze nie. Teraz już przyjdzie. Za dużo miałem czasu na kopanie. Dobrze. Bardzo ładnie. Ale się przekopiemy tego dnia. Ale się przekopiemy pięknie. Dobra. Już nie musimy robić na ryzykanta. Po prostu widzimy cień. To przestajemy. Dobra. Nasz, pięknie. Mam trochę czasu. Strażnik. Dobra, na spokojnie to zrobimy tego dnia. Na spokojnie, na luzie. Dobra, udało się, pięknie. Zrobione, więcej wiercenia zostało wykonane. Co dalej? Zatwardniały przestępca na wolności. Więzień ucieka, wydrażając tunel przez mur. Nice. O rany, udało mi się. Wolność. I to tyle, czyli przeszliśmy całą gierkę. Udało nam się, więc mam nadzieję, że wam również się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie swoją cenę, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Link do gry w opisie, no i pa pa!